Witajcie serdecznie, moi drodzy, ja jestem Lucika, a to przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka i dzisiaj weźmiemy się za polowanie na smoki. Paladin Parsival nas w poprzednim odcinku poprowadził, że niedaleko zamku pojawiło się pewne bagno, więc biorąc pod uwagę, że smoki kontrolują, mają kontrolę nad różnymi żywiołami i takim żywiołem najwyraźniej jest bagno, to spróbujemy się dzisiaj tam dostać, ale jednak najpierw pogadam z Tandorem, bo jeszcze z nim ostatnio nie rozmawialiśmy. Masz jakieś wieści? Przybyli do nas łowcy smoków. Wyglądają na twardych skurczybyków i lepiej, żeby tak było, bo długo nie pociągną. Okej. Okay. Pokaż, co masz. Coś nowego poza... Nie. Wszystko po staremu, moi drodzy. Chociaż ten amulet jest spoko, aczkolwiek ja jednak wolałem zainwestować w siłę, przynajmniej w moim przypadku. No nic, moi drodzy, jeśli chodzi o zadania poboczne, to ja to zostawię na osobny odcinek. Ja na razie wolałbym się skupić właśnie na... Dobrze, że przyszedłeś. Mamy tu istne piekło. Co się stało? Łowcy puszą się w zamku i przechwalają, że potrafią załatwić problem ze smokiem. Powiem ci jednak, że nie wyglądają na takich, co by sobie poradzili choćby ze starym, schorowanym zębaczem. Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego cało. Okej, tutaj takie krótkie streszczenie tego, co się działo w ostatnim odcinku. Czy nie jest was tutaj dwóch na straży? Już nie. Sengrad stał tutaj na blankach, gdy nagle zasnął. Gdy to się stało, jego kusza spadła na dół. Widzieliśmy, jak jeden z orków ją złapał i zniknął w ciemnościach. Wtedy Sengrad obudził się i pobiegł w noc, w stronę orkowskiej palisady. Od tamtej pory go nie widziano. Chroń nas, Inosie. O cholera. Sengrad to był ten gościu, który nas w drugim rozdziale powitał i nam zaoferował sprzedaż zwojów magicznych. Więc też na pewno będziemy musieli go poszukać w osobnym materiale. A póki co, to ja bym wypił sobie tutaj teraz, chociaż z drugiej strony możemy zacząć troszeczkę wybijać tych orków tutaj, bo widzę, że ich się narespiło. I zobaczymy, jak nam to wszystko pyknie. I przy okazji pokażę wam pewien glitch. O właśnie, już przyszli wszyscy. Okej. No właśnie, orkowie tutaj głupieją, jak sami widzicie. Okej. No patrzcie. Robię z nimi co chcę. To jest fajny sposób na łatwego expa tak naprawdę. Chociaż biorąc pod uwagę, że moja postać jest już dosyć nieźle wylewelowana, myślę, że powinien sobie z nimi tutaj poradzić też i w normalnych warunkach, o kurde. Przecież takie wargi też potrafią mi całkiem sporo problemów sprawić. W ogóle zauważyłem, że ubrałem sobie inny miecz niż to, co mam zwykle, czyli Spawn Beliara. Właśnie tak się zastanawiam, czemu nie ma efektów w pioruna. Okej. Okay. Tam mamy kolejnych orków, ale raczej w dzisiejszym odcinku nie będziemy się zajmować eksterminacją, bo na to będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, zwłaszcza w ramach jakiegoś live streama czy coś. Chociaż, nie no, możemy troszeczkę sobie pofarmić w sumie po drodze, z racji, że niedługo będę miał poziom. Okej. Okay. No i muszę wam udowodnić, że w normalnych warunkach pokonam tych orków. O kurde. Może jednak nie. Może jednak nie, aż czterech mam tutaj, gdzie orkowie elity naprawdę dużo biją. Więc lepiej nie być takim pewnym znowu tutaj. O! Ale przynajmniej dają tutaj nam zacnego expa. Ci orkowie, dobra, możemy sobie pozbierać. I dobra, chodziło mi tylko głównie o kolejny poziom doświadczenia, żeby sobie nabić. Chociaż nie wiem, kto tutaj nas w Górniczej Dolinie może nauczyć tej siły. Ale myślę, że obecne statystyki nam wystarczą na najbliższą walkę ze smokiem. Wiadomo, Parsival będzie nam mówić kolejność smoków od najprostszego do najtrudniejszego. No i jest to ważne, żeby wykonywać w odpowiedniej kolejności te polowania na te smoki.
ze względu na to, że później dialogi mogą się troszeczkę pobugować. Dobrze, ja teraz sobie znajdę tutaj właśnie miksturkę, a raczej szybki śledź, gdzie mieliśmy żarcie jakieś. Właśnie też tabliczki muszę sobie popatrzeć, bo widzę, że muszę sobie zostawić punkty na naukę tych tekstów na trzeci poziom, bo jeszcze nie odblokowałem. No dobra, póki co. Mam tutaj szybkiego śledzia. Lecimy z tematem. Jeszcze tutaj temat Hoszpaka jest na tym wzgórzu został. Więc też będziemy musieli się tym zająć. Dobra, one-hitujemy zębacze. To już jest też całkiem niezły progres, musicie przyznać. Ale póki co nie zajmujemy się takimi drobnostkami, tylko biegniemy przed siebie po prostu. Tu mamy jeszcze jakąś jaskinię, dosyć doskonale znaną z jedynki. Ale do niej raczej już zaglądałem wcześniej. No tereny jak najbardziej znane, a jednak zgoła odmienne. W porównaniu do tego, co mieliśmy w... właśnie w drugim rozdziale. Mam już armię orków, to lepiej ich uniknąć. Tutaj nawet nie będę próbować czegokolwiek. Lepiej ich po prostu olać. Chociaż może jeszcze z tą grupką sobie poradzę tutaj. Zobaczymy, ilu ich przybędzie. Okej. Okay. Sobie wejdziemy na ten wzgórek i zobaczymy. Przyjdą tutaj? O kurde, dobra. Muszę uważać. Pojedynczo jeszcze jestem w stanie ich tutaj pokonać. Okej, orka Elieta już idzie. Okej. Dobra, mamy to. No i z dwoma orkami już, to jest już klasyka gatunku, że sobie poradzę. Bez najmniejszych problemów. No i dobra, mamy tutaj dwóch łowców smoków i pamiętamy z drugiego rozdziału, że tutaj zaczynało się bagno, tutaj nagle pojawiły się w magiczny sposób rośliny. Znacznie więcej roślin niż coś, co było w przypadku Gothica jedynki. Więc tutaj coś musi być na rzeczy zdecydowanie, ale najpierw pogadajmy sobie z właśnie tymi łowcami. Mamy tutaj Roda, to są najemnicy, znani nam doskonale z Corinis. Wszystko w porządku? Te buty mnie wykończą. Cała zbroja jest naprawdę w porządku, ale czy te wiązania muszą być tak cholernie ciasne? Jeśli je trochę poluzuję, buty pospadają mi z nóg. Skąd masz te buty? Stary Wiarus Bennett zrobił je dla nas, łowców smoków, a my słono za ten szmelc zapłaciliśmy. Jeśli kiedyś dorwę tego drania, to każę mu zeżreć te buty wraz z podeszwami, a do tego oddać pieniądze. Na kogo czekasz? Czekam, aż Cifer przywlecze tutaj swój szanowny tyłek. Musimy wyruszać. Gdzie wyruszać? Ładne obozowisko. Święte słowa! Cuchnie tu jak w rzeźni. Wszędzie martwe zwierzęta i przegniłe drzewa. Co tutaj robisz? Siedzę tu już od pewnego czasu w oczekiwaniu na odpowiedni moment. Odpowiedni moment? Na co? Gdzieś tu powinien być smok. Od czasu jak się pojawił, zrobiło się tu wstrętne bagno. Dobrze pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było tutaj brodzić. Teraz jednak nie odważyłbym się przyjść tutaj sam. Cóż, Rod wciąż tu jest. A on by zwiał, gdyby zobaczył nawet jednego chrząszcza. A co z tobą? Nie przyszedłeś tutaj na spacer, prawda? Wejdźmy tam razem. Okej, jasne. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. To dobrze. Czyli w końcu się stąd wydostanę. Ten smród jest nie do zniesienia. Daj mi tylko znać, kiedy. No okej, to jest dobry moment, żeby sobie grę zapisać i możemy z nimi w sumie ruszać. Też przeczesać teren i zobaczyć, jak wygląda walka ze smokiem w tej grze. Teraz jest dobry moment, żeby ruszyć. Chodźmy więc. Okej, jakby bez pytania działamy, moi drodzy. Dobrze, robimy to, panie i panowie. Korzeń leczniczy tam ominąłem, ale to może później się zajmę zbieraniem roślin. Tutaj mamy... Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powinniśmy pójść prosto. Albo możesz wypróbować tamten korytarz, tak żeby żadna z bestii nie zaatakowała nas z tyłu.
No, co wolisz? Nie marnujmy czasu. No, bezimienny tutaj oczywiście chce po prostu jak najszybciej załatwić ten problem smoków. Okej, mamy krwiopica, to już jest prosty temat. Chociaż Cyferowi kiepsko idzie. O proszę, mam tutaj jaszuroczłeki. Ale nie są wiele silniejsze od prostych orków. No, chyba, że w dużej ilości, ale taki pojedynczy bez problemu poleci. Okej. No i moja zbroja paladyna, jakby nie było, daje rady. To było dziwne, nie? Zadałem ciosu, a piorun wystrzelił. Może to jest kwestia odległości? Nie mam pojęcia. Tam mamy kolejne potwory, a i byłem, że błotne, ale już możemy zostawić sobie na później. Ciekawe, czy dostanę expa, jeśli panowie pokonają tutaj potwory. Już słyszę stwora. Musimy uważać. No dalej. Zobaczmy, czy możemy zaatakować. Okej, okazało się, że dostaję expa. Tylko wiecie co, zanim ja... O nie. O szlak. Poważnie. Jeszcze mnie zabili od razu. Ja pierdziel. No chodź. Okej, tego bagiennego szczura od razu załatwiłem. Dzięki czemu raczej tych panów nie zaatakuje tutaj. No, z tym zalewaniem kotyku momentami trzeba uważać. Musimy uważać. No dalej. Zobaczmy, czy możemy zaatakować. Okej, ale póki co pierwsza rzecz, najważniejsza, przed każdym spotkaniem ze smokiem trzeba sobie obczaić amulet. No właśnie, tak wygląda założenie oka i nosa, chociaż animacja się przerwała. Aha, dobra, pewnie przez wodę, ale generalnie otrzymujemy moc i nosa, a to nam żadnych statystyk nie daje, więc jestem, jeśli chodzi o siłę, 10 punkty siły w plecy. Ale tuż po zakończeniu rozmowy ze smokiem sobie po prostu zmieni ten amulet, więc na spokojnie. Wszystko jest do opanowania tutaj. Ale dzięki temu smok będzie musiał mi ulec i będziemy mogli go zmusić do rozmowy, tak jak ten tłumaczył zresztą Pyrokar. No i pomimo to Szpondelera powinien coś tam nadrobić tych tej statystyk. Tam mamy górę złota, każdy smok ma swój skarb. Czyli tutaj plotka okazała się prawdą. No i dobra, porozmawiajmy z nim. Biada ci, jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. Haha, oko i nosa najwyraźniej działa. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Oszczędzaj oddech, twoje słowa mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania albo utopię cię w twojej własnej krwi. Hahaha, śmiesz mi grozić? Robaczku, podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię od razu rozerwać na 1000 strzępów. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób co ci każe, albo spotka cię zasłużona kara. Mów! Czego ode mnie chcesz? No proszę, podoba mi się ten epicki moment, kiedy mamy okazję porozmawiać z prawdziwym smokiem i bezmienny się tutaj mu kompletnie nie daje. Musimy tutaj mu zadać kluczowe pytania, oczywiście każdy z tych dialogów wykorzystamy, ale to już to jest kwestia tylko kolejności. Kim jesteś? Nazywam się Pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd, póki jeszcze możesz. Gdzie znajdę resztę twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata. Szukaj żywiołów, a znajdziesz moich braci. To jest bardzo cenna wskazówka. Coś mogliśmy zauważyć przy rozmowie z Parsivalem. Sługo ciemności, co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Tylko moje serce pozwoli ci odnowić moc oka.
ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. Na Inosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z królestwa ludzi? By tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania. Ale żaden z nas nie wyjawi ci go z własnej woli. Tylko oko mogłoby rozwiązać nasze języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Oko pozwala ci rzucić mi wyzwanie, ale to w walce okaże się, czy jesteś mnie godzien. Wyczerpała się moc oka. Nadszedł twój kres, człowieku. Okej, szybko zakład... O nie. O fuck. Muszę tu uważać. I teraz amulet siły, dobra, Jezu. Czemu mi się ta gra tak przedstawia, dobra. To jest jeden z prostszych smoków, jak widzicie, tutaj panowie sobie radzą. Ale smoki niestety są tyle upierdliwe, że one... Okej, dobra. Ciągle to potrafię. Potrafią nas odpychać ogniem. Cholera, nie żyje? Uspokój się, to już koniec. O rany, ale wdechy, koleś. I to jego reakcja. Bagienny smok nie żyje. Co teraz zrobisz? Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym, naprawdę. W każdym razie możesz wrócić do Korinis jako bohater. Założę się, że można na tym zarobić. Zastanów się. Okej, okay, ale jeszcze nie pogadałem z Rodem, chociaż z drugiej strony, dobra, można go na razie olać. Póki co skupmy się na skarbach smoczych, więc fajna sprawa. Że uda nam się pierwszego smoka pokonać, to pewnie sam bym sobie z nim poradził. Tylko muszę uważać na, podczas tego przesuwania, tego zmieniania amuletów. Żeby się znowu gdzieś tam za daleko mi się nie klikło, bo jednak 10 punktów siły może być kluczowe w zadawaniu obrażeń. Ale na szczęście szpondelejera ze swoim efektem, w razie czego też mnie tutaj potrafię potraktować. Ale mamy pierwszego pokonanego smoka Padrodora. No, on jest dosyć prostym smokiem, ale teoretycznie tych dwóch panów nie potrzebowałem do pomocy, ale z drugiej strony 600 expa za questa dodatkowego, no nie boli, prawda? Wręcz przeciwnie. No i myślę, że resztę tego odcinka sobie jeszcze zostawimy na jakieś dialogi. Może pójdę po Sengrata, spróbuję go ocalić. Ale w międzyczasie jeszcze sobie tutaj pofarmimy na tych potworkach. Wiem, że to na paktach można jakąś fajną tabliczkę znaleźć z jakimś fajnym napisem. Ale nie mam pojęcia, jak się do niej dostać. Więc po prostu pozwólcie, że się skupię właśnie na wybijaniu tych potworów. One są dosyć proste, ale... Tam zresztą mamy łowcę smoków, kurczę, patrzcie. Czy ktoś tutaj już był? No i bagienne turutnie, oczywiście my ich znamy z... O kurde. Z... W dodatku Noc Kruka. Okej, chodźcie tutaj, panowie. Tutaj mamy ich. Piękna sprawa. No i dobrze, moi drodzy, to tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o tą lokację, jakaś bardzo zaawansowana nie była. Ale mimo wszystko fajnie, że wymyślili sobie twórcy oryginalnego bagiennego smoka. Chociaż temat smoków już w tamtych czasach, kiedy gotyk powstawał, już był bardzo często przerabiany. A mimo wszystko mi się podoba ta epickość w tej części. Fajnie, że są smoki. Później w Gothicu 3 nagle rzadkie smoki okazały się dość... Okazywało się, że dosyć często pojawiały się smoki, więc no Gothic 3 trochę zaburzał to lore Gothica i w Gothicu 2 dowiadywaliśmy się, że te smoki są bardzo rzadkie, a w Gothicu 3 co chwilę na nie napotykaliśmy, jeśli dobrze eksplorowaliśmy, więc no jednak wolę zostać przy Gothicu 2 i przy wersji Gothica 2, gdzie smoki są naprawdę rzadkie i bardzo potężne. I na przestrzeni najbliższych odcinków przekonamy się, że te smoki faktycznie będą takie potężniejsze już i to już bez większych pomocy będziemy sobie musieli z nimi poradzić. Dobra, z Cipherem już gadaliśmy, a tutaj mamy jeszcze Roda. Co się z tobą dzieje?
te buty, te zafajdane buty. I co teraz poczniesz? Też pytania zadajesz. Zacznę od tego, że kupię sobie nowe buty. No i temat rozwiązany, bardzo fajna sprawa. Dobrze, moi drodzy, w takim razie my udajemy się do Syngrata, ale najlepiej będzie, jeśli się po prostu przeteleportujemy do zamku. I stąd możemy ruszyć. Przy okazji sobie właśnie naładujmy oko Innosa, bo jeśli możecie tutaj zwrócić uwagę, oko jest martwe i pozbawione blasku. Ale na szczęście Smok nam zdradził, że możemy sobie to oko naładować przy stole alchemicznym jego sercem. Więc możemy ponownie naładować. Oko Innosa pulsuje energią. Bardzo cudowna wręcz sprawa. No i z Parsifalem musimy pogadać na temat następnego smoka. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Zabiłem smoka z bagien na wschód stąd. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. I oby tak dalej. No to teraz Parsifal. Sam tak mówiłem. Coś jeszcze? Ach, zostaw mnie w spokoju. A przepraszam, to Oryk nam tutaj raportował o smokach. Dobra, sorry. Pomyliły mi się imiona. Tak to jest, jak się w dłuższych odstępach nagrywa odcinki z Gotyka. Musicie mi to wybaczyć. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Jednego udało mi się zgładzić. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie szukać następnych? Na południe stąd, daleko za wulkanem, wznosi się kamienna forteca. Nasi szpiedzy donieśli, że jest silnie strzeżona. Być może tam ukrywa się jeden ze smoków. Okej, forteca. My ją kojarzymy z Gotika 1. No i w tamtym kierunku będziemy musieli się udać w następnej kolejności. No i moi drodzy, kończę ten odcinek w tym samym miejscu, co ostatnio też skończyliśmy, czyli w zamku, kiedy bezimienny bohater wychodzi na dalszą wyprawę. Także komentował Lucik, moi drodzy, mam nadzieję, że seria wam się podoba. Jeśli tak jest, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać, jak wam się podobają smoki w Gotiku 2, czy to są godne potwory, godni posowie, czy jednak trochę już oklepany temat dla was. Trzymajcie się i hej! Patches ain't pirate, Caribbean dreams are unseen, but I digress into the present tense. We all hesitant, ain't one of us heaven sent. Emotions build up, so you better vent. Stick out like sore thumbs in that leather vest. But even in that thing, you are not an animal. Even in Hamden on the avenue, fanny pack looking like a kangaroo. Whatever you need.